Cześć wszystkim! Dziś chcę Was zaprosić na taki dość szybki filmik. Haul, haul lumpeksowy, haul zakupowy i haul kosmetyczny. Mam tutaj do pokazania kilka rzeczy. Siedzę tak blisko dlatego, że u mnie w mieście organizowana jest jakaś impreza i gdzieś po prostu słyszę jakieś rytmy disco polo, absolutnie mi to nie przeszkadza. Chociaż tak naprawdę jest niedziela, Radek pojechał na ryby, każdy gdzieś się sobą zajął, a ja tak naprawdę siedzę z taką okropną migreną w domu. Po raz kolejny, ale ostatnio wypiłam tyle solpadejne, że dziś sobie obiecałam, że tego nie zrobię. I tak naprawdę gdzieś leżałam z tym bólem głowy, myślę, nie, dobra, podnoś się, umaruj się i nagraj po prostu filmik. Może jak zaczniesz czymś się zajmiesz, a nie leżeniem po prostu i patrzeniem się w sufit, bo tak naprawdę myślałam, że po prostu potrzeba mi trochę snu, czy czego, no, zresztą nawet nie chce mi się kuźwa o tym gadać. 30 czerwca mam mieć robioną tomografię, czekam na nią z utęsknieniem, chociaż tak naprawdę no liczę na to, że tam nic nie wyjdzie, ale gdzieś te migreny zaczynają już mnie powoli irytować. Ja się teraz jeszcze byłam u lekarza, dowiadywałam się, że na pewno nie przez leki, które tam przyjmuję, nie, to nie ma absolutnie na to wpływu, pani dolegliwości, jakby moje choroby nie są powiązane z tym, że to mogą być migreny, także ja nie wiem, z czego to absolutnie wynika, jestem wściekła sama na siebie. Ale dosyć o tym, bo tak naprawdę to włączyłam aparat, żeby o tym właśnie nie myśleć. Więc tak jak wspomniałam, wczoraj byłam na zakupach w Warszawie. Dzięki Bogu, wczoraj czułam się naprawdę dobrze, nie musiałam brać żadnej solpadyny, chociaż przez ostatnie dni zdarzało mi się to bardzo, bardzo często i tak naprawdę mówię, Boże, żeby mnie tylko ta głowa nie bolała, bo tym bardziej, że jest tak gorąco, wiecie, jechać w samochodzie, nawet kiedy jest klimatyzacja. Dobra, bo się rozkręcam i znowu gadam o tym samym. Chyba mać, pojechałam po buty, bo kroi mi się impreza, więc tak naprawdę trzymajcie kciuki, żeby 10 czerwca ta głowa mnie absolutnie nie bolała i żebym nie musiała brać proszków, żebym sobie chociaż mogła, nie wiem, lapkę wina wypić czy jakiegoś drinka. Moi kochani, kolejna mi się impreza i to będą urodziny mojego, urodziny siostry mojego Radka. Mój Radek nie posiada rodzeństwa, to jest siostra cioteczna, to jest duża impreza w knajpie i tak dalej, z dużą ilością osób, więc stwierdziłam sobie, że no kurczę, trzeba się troszeczkę wylaszczyć. Nawet umówiłam się do fryzjera. A tak naprawdę myślałam sobie, kiedy ty byłaś ostatnio u fryzjera tak przed imprezą? To była studniówka, nie moja. Także byłam ze znajomym. To było lata temu. Zawsze te włosy robiłam sobie sama, ale teraz mnie wylaszczę się po prostu, żeby wyglądać okej, bo tak naprawdę Radka siostry to są bardzo atrakcyjne dziewczyny i gdzieś też nie chcę wypaść przy nich kompletnie blado. Dobra, więc zaczynamy. Tak naprawdę perełkę, czyli buty, powinnam zostawić sobie na koniec, ale ja już nie mogę się doczekać, żeby się z Wami podzielić moim zakupem, więc trzymam je tutaj. Stwierdziłam sobie jedno, tutaj też przytachałam buta, którego kupiłam sobie na Corneli Comunie. I tak naprawdę już po 5 minutach miałam łzy w oczach. Nie z tego powodu, że byłam wzruszona, że moja chrześnica przystępuje do pierwszej komunii świętej, a z tego powodu, że nogi mnie bolały. Te buty kupiłam za 120 zł na Allegro, słuchajcie. I one przyszły z takim jeszcze chamskim tutaj plastikowym łańcuchem, więc ja pobiegłam do pierwszego sklepu z biżuterią, kupiłam taki metalowy, wymieniłam. Buty są mega, mega niewygodne i nauczona tym wspomnieniem po komunii Corneli stwierdziłam sobie, dość tego, nie, możesz założyć kieckę z lumpeksu, możesz sobie nawet zrobić sama makijaż, zresztą zawsze sobie robię sama makijaż, paznokcie sobie robię sama, możesz nie iść do fryzjera, ale buty tym razem po prostu zainwestuj, kup sobie jakieś wygodne. Sama z sobą przeprowadziłam taką rozmowę i tak też zrobiłam. Kupiłam sobie buty w Wenecji, chociaż tak naprawdę przepatrzyłam buty wszędzie, i w Kazarze, i w... Tak, w Kazarze, tam już są w ogóle strasznie drogie buty. Byłam w Aldo i w Aldo były buty, które bardzo mi się podobały. Miały taki cienki paseczek na nóżce i cienki paseczek przy paluszkach i na kostce. Bo ja sobie wymyśliłam złote te buty, bo zakładam beżową kieckę, jest lato, wiecie, strzaskana noga, heba nowa i do tego złote buciki. No ja uwielbiam takie klimaty. Możecie mnie za to krytykować, ale ja po prostu lubię czasami, jak jest tak tego złota delikatnie, no się tak fajnie odbija. I te w Aldo jeszcze zadzwoniłam do Renaty, mówię, kurczę, Renata, 270 zł, bardzo mi się podobają. Renata mi, dobra, jak Ci się podobają, to sobie weź. Przymierzyłam te buty, pochodziłam po nich w sklepie i mówię, nie no, kuźwa, 120 zł zapłaciłam za te, w sumie dupy te nie urywają, a też będzie mi równie w nich niewygodnie. No i Radek mówi, ja mam buty z Wenecji, chodźmy do Wenecji. I tak też zrobiliśmy. I żeby tutaj nie przedłużać i jakby nie produkować się, założyłam tego buta na nogę. Wybaczcie, jak teraz może nie będę przymierzać, bo tak naprawdę no, mogę jednego wcisnąć na nóżkę. Włożyłam go na nogę i poczułam się jak w niebie. Włożyłam drugiego, pochodziłam po sklepie i mówię, Boże, Radek, jakie wygodne buty. Jestem teraz już święcie przekonana, że w tych butach sobie i potańczę, i pochodzę, i nie będę musiała około godziny, nie wiem, 10-11 zakładać na nogi płaskich butów albo na drugi dzień chodzić w plasterkach.
rewelacja. Buciki są skórzane, buciki wyglądają tak. Ja teraz tutaj tego jednego buta, bo tak naprawdę tu siedzę na taburecie, pod którym teraz usadowiła się Franka, więc ja na chwilę znikam. Wciskam i zapinam jednego tego bucika, bo dwóch po prostu mi się nie chce, wybaczcie, a jak jeszcze jak się chylam, to ta głowa boli bardziej. Więc jak najszybciej, już nie będę dopinała do końca. Powiem Wam jedno, teraz się w tych butach może oddalę, żebyście cokolwiek zobaczyły. Ja byłam trochę w szoku, bo pani, która mi tam doradzała, no bo wiadomo, w takim sklepie to już nie jest tak jak na Marybiskiej, jest rozmiar pamięć, nie? Tylko już troszeczkę bardziej dbają o klienta. Ja miałam takie przeświadczenie, że te buty są na mnie za małe. Na co pani mi wytłumaczyła, że obcas musi być na środku pięty, przymierzyłam 39, ona mówi, niech pani sama zobaczy, rzeczywiście w tych 38 zdecydowanie lepiej się czułam. Więc tak naprawdę, co myślicie o tych bucikach? Będę bardzo wdzięczna za Wasze opinie w komentarzach. Naprawdę, no po prostu jak w niebie czuję się w tych bucikach, także rewelacja, złotawe tak jak chciałam, był jeszcze w kolorze chyba takim grafitowo-czarnym, Boże, czy ja to teraz odepnę, czy będę musiała się schylać, nie, na szczęście poszło jakoś w miarę sprawnie, więc jeszcze raz Wam pokazuję taki ażurkowy, złoty obcasik tutaj na kosteczce, teraz cena, bo tutaj na nią patrzę. Powiecie, że zwariowałam. Renata też pewnie zwrócił mi uwagę, bo ja za te buty zapłaciłam 359 zł. I to są najdroższe buty, jakie kiedykolwiek sobie kupiłam. Chociaż tak naprawdę kupowałam sobie tam jakieś oryginalne Adidasy, ale to są tylko sandałeczki, imprezowe buty. Ale teraz zrobię coś strasznego, ale one pięknie pachną. Boże, nie śmierdzą chińszczyzną. Sorry, przepraszam wszystkich Chińczyków, ale niestety, no, buty, które kupujemy takie tanie, no, bywało tak, że musiałam trzymać na balkonie, żeby pozbyć się takiego nieprzyjemnego zapachu, a te po prostu mogłabym jak jakaś, nie wiem, dewiantka po prostu wąchać chwilę, bo pachną przyjemnie skórą, także co myślicie, ale nie będę się tutaj na ten temat tych butów też rozwodziła nie wiadomo ile, bo sama krytykuję dziewczyny, które nagrywają jakimś drogim produkcie i nawijają o nim pół godziny, jak to pudełko, jak to wszystko, jak to co, jak sram to Wam to buty, mają być wygodne i mają mi się podobać. Jestem ciekawa, czy podobają się też Wam. Dobra, koniec o butach, chociaż tak naprawdę nie, bo mam tutaj dwie pary konwersów i to są tak, też muszę tutaj napomnieć, że mam oryginalne konwersy, chwalę się, tak, trampeczki. Moi kochani, ja fanka marybilskie, bakalarskie, w ogóle tańszych rzeczy. Tych tanich trampek miałam już po prostu nie wiadomo ile par, żółte, różowe, czerwone nawet chyba kiedyś miałam, czarne. Ale ja mam taki problem z drugim paluchem, że on jest sporo dłuższy. To niby zwiastuje to, że będę wdową, mam nadzieję, że nie. Ale gdzieś mnie obcierał ten drugi paluch tutaj. Renata sama powiedziała mi, weź sobie kup lepsze trampki. Pierwsze moje konwersy to były z lumpeksu szare, rewelacja. Już wiedziałam, że te też mi się sprawdzą, więc marzyłam o białych, żeby po prostu do wszystkiego mi pasowały, zresztą na ten moment są najmodniejsze. I o co chodzi? Jakieś 2 miesiące temu Radek kupił mi te konwersy, już się trochę przyłachały, ja już raz je prałam. Rzeczywiście, co do jakby ścierania się i tak dalej, no to jestem trochę w szoku za taką cenę. Ale co do wygody, tak, jestem teraz za tym, żeby kupować droższe buty. I teraz tak naprawdę biorę sobie tutaj drugiego konwersa. Oj, sorry. O, widzicie różnicę? Te są bielutkie, te nie. Te sobie teraz kupiłam za 7 zeta w lumpeksie. I powiedzcie mi, że nie warto chodzić po lumpeksach. 7 zeta, wiadomo, ja je prałam, ale też jeszcze nie prałam ich tym swoim odplamiającym, znaczy prałam, nosiłam. I teraz następne pranie wykonam swoim odplamiającym mydełkiem, żeby je troszeczkę dodatkowo wybielić. Także za 7 zł kupiłam sobie konwersy. O Boże, moje gardło. Nie no, po prostu dziś to jestem w totalnej rozsypce. I tak naprawdę o co mi chodzi? Że też są takie przyłachane tutaj, więc tak naprawdę moje 2-miesięczne, czy bardzo różnią się od tych, no tyle, że tutaj jest bardziej ten napis zdarty. Dobra, więc dosyć o tym. Za 7 zł kupiłam sobie konwersy. Jestem mega zadowolona i tak naprawdę wszystkim Wam polecam, szczególnie tym, którzy rzeczywiście w tych tańszych trampkach mają jakieś problemy z obcieraniem i tak dalej, tak jak ja bym miała, bo powiem Wam szczerze, gdybym tego problemu nie miała, chyba nie decydowałabym się na takie drogie trampki, bo wolałabym mieć po prostu w kilku kolorach, a konwersów, żeby mieć we wszystkich kolorach, nie będzie mnie stać, także kupiłam sobie po prostu, znaczy mąż mi kupił białe. Dobra, jeżeli jestem trochę zakręcona, to naprawdę wybaczcie, ale gdzieś tam jeszcze myślę o tym moim bólu głowy. I będąc na Marywilskiej, tak naprawdę miałam plan zakupu sobie jakiegoś fajnego bawełnianego kombinezonu. Jezu, tam jest tego tyle, i czarne, i khaki, i na krótki rękaw, i takie letnie. Mówię, Boże, no po prostu super, super, super.
ale było tego tyle, że tak naprawdę gdzieś już zaczęłam myśleć, Boże, jaki sobie wziąć, kurczę, sama nie wiem. I tak naprawdę przechodząc gdzieś koło jakiegoś stoiska, zerknęłam sobie na koszulę jeansową, która bardzo mi się spodobała i stwierdziłam sobie tak, że te kombinezony jak gdzieś się wychodzi i jak czasiusiu, to trzeba się rozbierać, no jakoś... Kurde, no lubię kombinezony, lubię tak naprawdę chyba na krótkie, w krótkie spodenki i w krótki ten. No, podobały mi się, nie wiem. Tak naprawdę teraz to zacznę się motać sama, bo tak naprawdę sama nie wiem, czemu żadnego nie wzięłam nawet. Nie, przymierzałam jeden moro. Naprawdę mi się podobał. Na wieszaku, na manekinie wyglądał ekstra, ale kiedy go założyłam, jest no po prostu nie, to jakaś pomyłka. Ktoś chyba pod jakimś wpływem go szył, bo był co najmniej dziwny. Ale zobaczyłam tą koszulę i odcień tego jeansu i się po prostu zakochałam. Ja koszul jeansowych mam naprawdę mnóstwo, chociaż ostatnio jednej nowej pozbyłam się, na której z wyprzedaży. On jest jeszcze nieprasowany, jeszcze z tyłu wiela mnie ta tektura. Koszula wygląda tak, więc ja jednak jestem zwolenniczką tych koszul w takim jaśniejszym kolorze jeansu, do białych spodenek, po prostu rewelacja, chociaż nawet do czarnych też wyglądałam super. I też jest bardzo fajnie wytaliowana. Ja mam taką z HM-u, którą sobie kupiłam jakiś czas temu, tych koszul w HM-ie już niestety nie ma, ja mam koleżankę, która pracuje w HM i zawsze mi mówię, słuchaj, jak one się tylko pojawią, to ja biorę drugą, bo ta moja już jest taka nadgryziona zębem czasu, więc koszula ta z Marywilskiej kosztowała 60 zł. Dobra, koszulę ściągam i mogę przechodzić dalej do pokazywania Wam, teraz ta tektura, dobra. Dobra, koszula ląduje tutaj, ja wracam na taboret, Franka coś tam zabrała, gryzie sobie. Przechodzimy do pierdółek i tak naprawdę na Marywilskiej zakupiłam sobie coś takiego bardzo designerskiego i nie wiem, czy jakiś projektant nie zaleciłby mi gdzieś to właśnie umieścić u siebie w mieszkaniu, a tak naprawdę jest to lampka, ona akurat dziwnym trafem w ogóle nie pachnie tak, jakbym ją kupiła na Marywilskiej. Zapłaciłam za nią całe 25 zł. I dlaczego ją kupiłam? Dlatego, że ona sobie gdzieś tam stała i się świeciła i mi po prostu się to bardzo spodobało. Powiecie, że jestem tandetna, ale naprawdę gdzieś się zauroczyłam w tej lampce z tego względu, że tak, no oczywiście ma tutaj pstrykanie. Tam w środku mieszana jest jakaś żarówka LED-owa i to wszystko jest tutaj wyłożone taką srebrną, srebrnym materiałem. I kiedy sobie wieczorem zapalicie tą lampkę, po prostu to błyszczy, no się świeci, to jest takie słodkie. Mi się to tak spodobało, że my, dobra, Radek, mówię, ty zwariowałaś. A ja mówię, nie, a te selekty, słuchajcie, to nieważne, dosłownie kilka gram. Leciutkie, jak nie. Jedyny zawód, kiedy przyjechałam do domu, bo tak naprawdę były takie fajniejsze wzorki. Ja panu paluchem pokazałam, że ja chcę to, nie? Dostałam kółka. No nie będę ubolewała, tak naprawdę nie mam pretensji do pana, bo powinnam sama sprawdzić, czy rzeczywiście daje mi z tym wzorkiem, z którym chcę. Ale to jest rewelacyjnie, pięknie świeci i też wiem, że są z różnymi kolorami. Moja świeci na taki bardzo zimny kolor. Ja nie chciałam żadnym różowym, czerwonym, niebieskim i tak dalej, więc została taka, ale na przyszłość to po prostu uważajcie i sprawdzajcie, jak coś tam dostaniecie w kartoniku, żeby jednak zerknąć, bo oni sprzedają może tego tyle, to nie jest wina tych ludzi, tylko po prostu sprzedają tego tyle, że dał i niech ten. Dobra, bo widzę, że zaczyna mi już bateria migać, więc tak naprawdę kupiłam i pokazuję Wam ostatnią rzecz, bo na Marywilskiej jest takie stoisko, gdzie ja kupuję swój nektar termochłonny z Kerastas. Ale że jeszcze mam, a nie mam olejka, ja dziękuję Wam bardzo, że polecałyście mi ten z Mariona Arganowy. Ale moje kochane, ja pracowałam 3 lata w naturze i przez 3 lata go używałam, więc moje włosy, on jest dobry, ale jeszcze do niego przyzwyczaiły i chciałam sobie coś odmienić. Kupiłam sobie makadamia, jak byłam u fryzjerki, u Agnieszki i u Anna Staszica, to jest fabryka fryzur. Dziewczyny mają fajne w ogóle zaplecze, jeżeli chodzi o kosmetykę, także jeżeli ktoś jest zainteresowany kupieniem czegoś, to tam naprawdę serdecznie zapraszam. Ale powiem Wam, że mi ten makadamia troszeczkę powodował, że te włosy się elektryzowały, więc to jest Mystic Oil z L'Oreala, 100 ml, 40 zł. To jest tak, że tutaj coś pisało. Dyscyplinujący olejek odżywczy do włosów suchych i nieposłusznych, bez spłukiwania. Zawiera mieszankę oleju z pączków ryżu, otrąb ryżowych i olejku arganowego. Także poużywam, zobaczę, dam znać. A jeżeli Wy używałyście i byłyście zadowolone czy niezadowolone, to też mi napiszcie, bo jestem bardzo ciekawa. Zapach jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Może być. Także zobaczymy. Poużywamy, zobaczymy, a najbardziej chodzi o to, że kiedy po wysuszeniu te włosy, żeby tak bardzo się nie puszyły. Ja olejek stosuję tak, jak tutaj teraz Wam prezentuję za załączonym obrazku, tylko na te włosy tutaj niżej. Przy skórze głowy staram się go nie aplikować, żeby po prostu włosy szybciej się nie przetłuszczały. Także to chyba wszystko z tą moją ogromniastą migreną. Chciałam Wam dziś
powiedzieć, chciałam Wam pokazać. I powiem Wam szczerze, że chwila tego nagrywania tak naprawdę spowodowała u mnie już poprawę humoru, także nie wiem, ja chyba będę po prostu nagrywać dla Was non-stop jakieś filmiki, żeby oderwać się trochę od tego wszystkiego, bo jednak jak człowiek nie musi czegoś, chociaż tak naprawdę w pracy, gdybym była, to chyba nie wytrzymała, po prostu padłabym tam gdzieś między półkami w naturze. Dobra, więc sobie kiziam, miziam moje włosy, dajcie znać co do olejku i oczywiście najbardziej zależy mi na Waszej opinii co do bucików, czy Wam też się tak podobają, bo ja się po prostu zakochałam. Mam nadzieję, że każdy mi napisze, że są śliczne, bo wyboliłam na nie trochę kasy. Jakbyście zaczęły pisać, że są paskudne, to zaczęłabym myśleć, że może są paskudne, bo rzeczywiście jednak jest coś takiego. Dobra, że nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak ktoś Wam gdzieś coś zasugeruje, mam najczęściej tak z Renatą, z moją siostrą, że jak ona powie, Boże, no to jest paskudne, Boże, przecież to jest paskudne. I ta rzecz automatycznie przestaje mi się podobać. Tak mam z Renatą, no jeszcze tak, nie wiem, nigdy mi nie wytknęłyście, że kupiłam coś paskudnego, także naprawdę nie wiem jak było, ale niech te buty nie będą tą pierwszą rzeczą, bo naprawdę się załamie. Żartuję oczywiście. Moje kochane, dziękuję, że poświęciłyście mi swój czas, oczywiście kciukujcie, jak filmik Wam się podobał, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło. Trzymajcie kciuki za 10 czerwca, żeby migreny nie było. I to chyba wszystko. Pa, pa!